Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Games. Witam was w kolejnym odcinku Car Mechanic Simulator 2018. I w ostatnim odcinku zmęczyliśmy w końcu Ferrari, Audi. Oprócz tego jeszcze parę innych rzeczy. Posprzątałem sobie troszeczkę w inwentarzu. I co, mamy dwa zlecenia. I tutaj Volvo do remontu moje. Więc weźmy się za tego łaza. Co ten łaz potrzebuje? Silnik nie ma mocy, wydaje się, filtry, układ hamulcowy i skrzynia biegów. Dobra. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda, jak tu się dostać. A, tu cała maska się zdejmuje. Kurde, jak tu się do silnika dostać? Kto mi powie? Od dołu? Komory silnika. Dobra, niech wam będzie. Na pewno to już trzeba zdjąć. Rozrusznik. I to. Tak. I to musimy zdjąć, żeby się dorwać do silnika. I tylko teraz tak, opuśćmy go. Ja muszę zobaczyć, kurde, jak tutaj dostać się do silnika w nim. Błotnik. Zawieszenie. Dobra, zdejmijmy to całe i już, no bo co? Przód. A, jest silnik, dobra. Hamulce na pewno. To już widać. Nie jestem pewien, czy takiego silnika nie posiadam. Dobra, silnik można będzie wyjąć. Przestawmy go pod A, B. Wyjmijmy ten silnik. A, nie spuściłem oleju, dobra. Jaki biały olej leci. Kurde. Co on tu chce od tego? Dobra, na dół znowu. Śmiesznie to teraz wygląda. No, ale to nie moja rzecz. Wyjmijmy ten silnik. Zamontujmy go tutaj. V8D4x4. Ja nie jestem pewien, czy ja takiego nie mam. Się zdawało, że ja chyba składałem. Kurde. No tutaj teraz mi się za chwilę będzie wczytywać oczywiście. A mi się zdaje, że w magazynie mam taki silnik. A dobrze, chociaż muzyczki można posłuchać, że się muzyczka nie wyłącza, nie? Jak się wczytuje. Jezus, ile to się będzie wczytywać? Po tym dzisiejszym update'cie to jest masakra. A właśnie, bo nagrywam odcinek po odcinku, nie? No cholernie długo. Jest. Tu mamy do odlotusa rzeczy.
Nie mów, że mi się teraz będzie znowu pół godziny wczytywać. Tak. Nie, to będzie tu we wszystkim. Dobra, szukajmy. Nie, mam tylko dwa silniki. Złożone i 4x4, nie mam złożonego żadnego. Kurza stopa. Nie, no mam. Ha, ha, ha. Nie chcę sprzedać. O, właśnie, chcę przenieść, bo to prawym przyciskiem. Dobra, wyjdźmy z tego całkiem. Bo bym sprzedał jeszcze, no, przy niechcący. Przenosi się prawym przyciskiem myszy. No puść. Mogliby to naprawić, no. Wersja na dzień dzisiejszy to jest 1.5.13. O, puścił dziot. Dobra. No ej. No właśnie, zamontuj. Tak, dokładnie, nowiuszki. Żura podstaw. I montaż części, proszę bardzo. I to będzie szybka naprawa, to z domu. Jedziemy tutaj. Serwo. Jest. Pompa do kupienia, czyli do hamulców musimy kupić. Kupimy chyba z 5 sztuk od razu, bo ja się nie będę z tym męczył. Nie no, sklep chodził dobrze, teraz przestał. Jak opróżniłem magazyn. Dobra. Hamulce. No zobaczcie. Nie, tak dzisiaj ten odcinek będzie znacznie krótszy. I pomp. Kurde, to kupę pieniędzy kosztowało. Dobra. Pompa zakładamy, moduł. Przykręćmy to. Przynajmniej to będziemy mieli zrobione. Dobra. Teraz zamontujmy mu to. Nie, 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 nie. Jak mu ten przód zamontować? Przód. Jest. Aha. I teraz wszystko, no, wszystko będę musiał montować. Zobaczcie. Tablica, jego tablica. Gdzie jest jego tablica? Nie ma? No nie ma. Zniknęła. Drzwi. Zobaczcie, to teraz roboty jest. A jedną rzecz tylko zdjąłem, no. Dlaczego to się nazywa błotnik, jak to nie jest błotnik? Nie chciał, nie chciał, muszę mu swoje tablice dać, no. Ale kurna, ładne autko. Mam nadzieję, że nie będę musiał znowu tego wszystkiego wyciągać, co? Dobra, chyba wszystko. Góra. Tak. Montujmy. Skrzynia. Czekajcie, bo on coś tam z tą skrzynią marudził.
Aha, rozrusznik poszedł się kąpać. Dobra, montujemy teraz tak. Jedna ruła. Druga ruła. Skrzynia. Tak. Tak. Oleju będę musiał chyba dolać do silnika. I dobra, opuśćmy go. O, w mordę! Będę musiał dolać oleju. Właśnie, ha. Wiedziałem, że się da. No. Zrobiony, zrobiony. Ale kurde, on jest piękny. Dobra. I jak to zlecenie? Tu jest ok, tu jest ok. Filtr powietrza od A? A, układ hamulcowy. Skrzynia biegów. Filtr powietrza od A. Kurde, gdzie on ma filtr? Tu jest, kurde. Dobrze, że tego nie muszę tam na... I tak będę musiał na kanał go podnieść, żeby hamulce mu wyjąć. A ja już się cieszyłem, naprawiłem auto. Montaż. Dobra, udało się. Zamontujmy mu ten przód z powrotem. Ale teraz już na przyszłość będę wiedział. Drzwi zamknąć. Na podnośnik. Trochę do góry tylko. Dobra. Dobrze jest mieć w zapasie, nie? I zakładamy z powrotem koło. Dobra. Druga strona. No powiem wam, że dosyć długo mi się schodzi teraz z tym autem, no. Może dlatego, że pierwszy raz robię i kurna niepotrzebnie zwalałem cały ten. Całą karoserię z niego. Nie, tu jest dobre. Mam nadzieję, że dobre. Teraz się okaże, że cylinderek był niedobry.
Dobra. Jak tam UAZ? UAZ? Wszystko, wszystko. 2000 zarobiliśmy na nim. Rozrusznika nie włożyłem. Zabijcie mnie. A nie, rozrusznik to tutaj. No. Teraz to chyba już pójdzie, co? Mogę oddać czy nie? Jakiej tylnej szyby brakuje? A, tu. Nareszcie. A co tam moje Volvo porabia? Jaki on ma silnik w ogóle? Jakiś zwykły, badziebny R4. I prawdopodobnie mogę go od razu wyjąć. Tylko tamten silnik muszę zdjąć całkiem. Zdaję mi go z żurawia. C. Dobra. Mamy tylko jeden. Ale mi się zdawało, że... Czekajcie. To ma być 14 do... Kurna. Nie, no nie będę tam zaglądał. O, nie. Zamontuję sobie go tutaj. Ja sobie go tutaj złożę, będę składał w międzyczasie. Tak. Do tego. Tutaj do góry. Co tu w ogóle jest, jeśli chodzi o to? To zdejmijmy całkiem stąd, bo tablica to zdjąć, bo ta tablica Intel kurde to od dołu. Siedzeń to nie posiada. To praktycznie w ogóle nic nie posiada. Ja to kupiłem na złym umowisku, więc... Dobra. Aha, siedzenie jest na stałe. Czyli tak, spawarka. No. Teraz posprzątać w środku po spawaniu. Trzeba będzie kupić siedzenia i kierownicę. To jest wszystko badziew. Akumulator od razu do ładowania. Dobra. Niech się ładuje. Tutaj. Volvo 242 Turbo. No, dawaj, dawaj. No kurde. Volvo 242. Tylko że mi się nie chce sklep otworzyć, no.
Jest, nareszcie. Matko i córko. Jedziemy. Zaraz. Lewa szyba karoserii. Dobra, weźmiemy, bo ja nie wiem, która jest która. Weźmiemy to też jako. Wybierzemy, które będzie ładniej wyglądać. Zobaczcie, ile tu jest możliwości. Resztę później sprzedam najwyżej. No, na pewno sprzedam, bo będę chciał pieniądze zyskać. Nie, to już jest inne. Dobra, montujmy to wszystko. Maska. Szyba. Przyciemniana. Drzwi. Szyba. Przyciemniana. Lusterko. Na szczęście jest tylko jedno do wyboru. Przód. O, żeż ty. Czym to się różni? Lampa. Nie, dajemy te czarne jednak. Teraz przód. Ja cię kręcę, ile tu tego jest. Dobra. Ale karoseria. A jest tutaj. Rejestracja. Drzwi. Nie zdjąłem superdachu. Nie. To jest brzydkie. No właśnie, to już tak. Dobra, tablica. Światełko. Tylnia szybka. I to by było tak, tylko teraz chciałbym... Chciałbym to zdjąć i zamontować nowy. O, żeś ty. Zobaczcie, ile tu tego jest. Myśmy mieli normalny. Zamontujmy coś takiego, co? Nie, nie podoba mi się.
Nie podoba mi się. O, a widzicie i to z tym, o takiej, aby można sobie gdzieś tam, że sobie jedziemy tutaj na coś tam, o. Dobra. Tu zamknijmy. No i Volvo teraz jakoś wygląda. Przestawmy go do lakierni, póki ma koła. I pomalujmy. I na pewno nie na ten kolor. Nie. No, takie Volvo to już prędzej by mi pasowało. One przeważnie beżowe takie, kurde, te Volvo były. Nie żółte, tylko takie bardziej... coś takiego. O, właśnie. Takie były. Pomalujmy. Nie, ta maska to wygląda kiepsko. Załóżmy mu normalną maskę i przestawmy go z powrotem. Ta maska wygląda paskudnie. Dobra, lakiernię można zamknąć. No, całkiem inaczej to teraz wygląda, no. Koła to się jakieś tam kupi. No, i tak może być. Mi się wydaje, że jest dobrze. Środek jeszcze. Ostatnia rzecz, którą kupimy, oczywiście teraz mnie się powiesi, na szczęście nie. Bo już myślałem, że się wkurzę. Wyposażenie. No takie zdrewniane jakaś, ta kierownica musi być. O, nawet taka. I siedzenia. No ja bym mu dał takie siedzenia i już, no. O, takie zwykłe. Kierownica. No. I bardzo dobrze. Z tyłu jest czarna. Na szkoda, że tego z tyłu nie mogę wymienić. Przydałoby się. Ogólnie już wygląda całkiem dobrze. Silniczek do zrobienia. Kurde, ja taki silnik na pewno mam tam. Kurde, ale mi się będzie znowu 2 godziny wczytywać. Ale dobra, to ja sobie poszukam go już poza odcinkiem. Na dzisiaj to wszystko. Ja pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia. Cześć.